witam państwa. Wójt, wszystko mogę. Daniel Obajtek. Przed wami jest skromny prezes skromnego koncernu. Jaki jest największy sukces Daniela Obajtka? Dotarcie do głowy i serca Jarosława Kaczyńskiego. Największym sukcesem Daniela Obajtka jest to, że z wójta Pcimia stał się kandydatem na premiera i człowiekiem, który obraca firmą, która ma 70% budżetu kraju. To jest taka skala. Człowiek niezwykły jest nadzieją wszystkich Polaków, którzy chcą po prostu dobra naszego narodu. Ewidentnie został gwiazdą pisowską i ewidentnie stawiał na niego prezes. I on omotał Jarosława Kaczyńskiego. To ja przepraszam bardzo, że nie będę stał, ale po tych wszystkich przejściach ja się bardzo źle czuję. Wycofanie jego sprawy korupcyjnej z sądu, kiedy PiS dokładnie nie wiedział, kim jest Daniel Obajtek. Już wtedy musiał istnieć plan taki, żeby Obajtek był całkowicie czysty. Obajtek jest przestępcą. Nie, no to są stare jakieś historie. Kim on jest? Wielu ludzi w obozie władzy nie wie, kim on jest.